Jesteśmy na Jaworzynie Krynickiej na trasie numer 2. Mamy dość dobrą frekwencję, można powiedzieć, bo jest 150 ponad zawodników z różnych krajów, nie tylko z Polski. Ekipa techniczna pracuje bardzo dzielnie. Staramy się zrobić wszystko, żeby te zawody przebiegły przede wszystkim bezpiecznie. Bardzo mi miło, że może być aj na nacjonalnym szampionacie Polska. Szkoda, że pogoda taka jaka jest, ale alpski sport jest sport naturalny i musimy zobrać takie podmienki, jakie nam przyroda dawa. Dzisiaj stawiałem slalom, pierwszy przejazd dla kobiet i mężczyzn podczas Mistrzostw Polski Seniorów. Warunki są dzisiaj trudne z tego względu, że do późna padał deszcz, a później sypnęło śniegiem, zaczęło sypać aż nieprzerwalnie do teraz. Zrobiła się taka troszeczkę poduszka i organizatorzy, trenerzy do dzieła, bo robota przed nami, żeby młodzież mogła pojeździć. Dzisiaj będzie walka o medale do samego końca i życzę powodzenia wszystkim chłopakom. Super zawody. Sypiemy chemią, żeby utwardzić stok. No warunki nie są łatwe, ale zobaczymy jak to wszystko będzie. Się będę bronił tytułu, więc dajemy z siebie 100% i lecimy. Właśnie jesteśmy po pierwszym przejeździe, który zresztą prowadzę. Trzymajcie kciuki za drugi przejazd. Cześć, jesteśmy w sumie są ostatni zawodnicy na trasie pierwszym dniu Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Krynicy. Szczególnie radosne jest zwycięstwo Pawła w zawodach tak dobrze obsadzonych. Było tutaj w sumie prawie 150 zawodników i zawodniczek, więc to jest naprawdę silna obsada i 200 zwycięstwa nad Teo w tym międzynarodowym wyścigu, to jest też coś super fajnego. Gratuluję wszystkim, którzy staną na podium. Widać, że dziewczyny i chłopaki jeżdżą świetnie, no to o dziewczynach też warto wspomnieć. Mamy trójkę nowych mistrzyń. Fajnie, fajnie. Pierwszy dzień za nami, jutro slalom. Dzisiaj drugi dzień Mistrzostw Polski, slalom, zapowiada się całkiem dobrze, warunek fajny, idziemy do tego. Dobra, zapę. Przygotowuję sprzęt przed drugim przejazdem slalomu. No i walczymy o złoto.